Tytuł kursu: Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych. Moduł: Kategorie wynikowe i ewidencjonowanie operacji wynikowych na kontach syntetycznych. Temat: Przychody i ich ewidencja. Przedsiębiorstwo osiąga następujące rodzaje przychodów: przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe. Przychodem ze sprzedaży nazywamy pieniężny równoważnik sprzedanych produktów, materiałów, usług i towarów. Pozostałe przychody operacyjne to pozostałe przychody niezaliczane do przychodów ze sprzedaży, przychodów finansowych i zysków nadzwyczajnych, np. ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych i tym podobnych. Przychody finansowe są to finansowe skutki zdarzeń występujących poza zwykłą działalnością przedsiębiorstwa. W szczególności są to przychody z tytułu dywidend, odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek i innych należności. Dodatnie różnice kursowe, przychody ze sprzedaży inwestycji, akcji, udziałów i innych papierów wartościowych. Od pojęcia przychodów należy odróżnić pojęcie wpływów. Wpływy to otrzymanie środków pieniężnych przez przedsiębiorstwo z tytułu różnych transakcji sprzedaży. W taki oto sposób księgujemy przychody ze sprzedaży produktów. Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych księgujemy po stronie winien na koncie bilansowym, a po stronie ma na koncie wynikowym. W przypadku sprzedaży produktów kontami bilansowymi mogą być konta należności od odbiorców lub kasa, a kontem wynikowym będzie konto przychodów, przychody ze sprzedaży produktów. Natomiast wydanie wyrobów gotowych dla odbiorców z magazynu zaksięgujemy po stronie ma na koncie wyroby gotowe, a po stronie winien na koncie koszty sprzedanych produktów. W przypadku sprzedaży usług ewidencja będzie się różniła w przypadku ewidencji przychodów kontem wynikowym sprzedaż usług, natomiast wydanie usług dla odbiorców zaksięgujemy po stronie ma na koncie koszty działalności podstawowej, usługowej, a po stronie winien na koncie koszt własny sprzedaży usług. Przychody ze sprzedaży towarów księgujemy po stronie winien na koncie bilansowym, a po stronie ma na koncie wynikowym. W przypadku sprzedaży towarów kontami bilansowymi mogą być konta należności od odbiorców lub kasa, a kontem wynikowym będzie konto przychodów, przychody ze sprzedaży towarów. Natomiast wydanie towarów dla odbiorców zaksięgujemy po stronie ma na koncie towary, a po stronie winien na koncie wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu, nabycia. Należy pamiętać, że konta wynikowe służą do ewidencjonowania operacji wynikowych. Operacje wynikowe księgowane są na kontach wynikowych w ciągu roku obrotowego. Konta wynikowe nie wykazują sald początkowych i końcowych. Księgowe ustalanie wyniku finansowego następuje w końcu roku i wówczas konta wynikowe w wyniku dokonanych przeksięgowań zamykają się bez sald końcowych. Dzięki temu obrotów kont wynikowych nie kumuluje się za okresy wieloletnie. Poniesione koszty księgowane są zawsze w ciężar kont kosztów, a osiągnięte przychody po stronie ma na kontach przychodów. Według zasady przychody są przeciwieństwem kosztów. To już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.